firmy projekt w ramach Śladami Dobrego Smaku, a zarazem oddajemy dzisiaj do użytku przepiękną świetlicę wiejską w Kożuchówce pod nazwą Złoty Spichlerz. Została to zrealizowana świetlica w przeciągu kilku miesięcy. W świetlicy starej zostały tylko mury zewnętrzne, natomiast wszystkie zadania, wszystkie elementy w środku, od trzech stropów, po dach, po okna, po drzwi, inne instalacje zostały wymienione na nowe i w chwili obecnej oddajemy to kolejną świetlicę w naszej gminie. Wcześniej były świetlice oddawane do użytku w Zimnej Wodzie, w Jukówce, w Woli Okrzejskiej. Były również w Szczałbie. Natomiast ta świetlica też jest ważną dla nas tutaj ośrodkiem kultury z uwagi na fakt, że w roku ubiegłym zlikwidowaliśmy budynek szkoły, znaczy zlikwidowaliśmy szkołę, może nie budynek, podstawową. Natomiast w ramach obiecałem społeczeństwu, że spotkanie z kulturą będą mieli w innym miejscu, że postaramy się wyremontować budynek, który niszczał, który był kiedyś obiektem letniskowym. W latach 70. przyjeżdżały tutaj dzieci nawet z Lublina na kolonie obozy i dlatego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również środków z osi LIDER, z Lokalnej Grupy Działania Razem Ku Lepszym Przyszłości, dofinansowaliśmy ten budynek 140 tysięcy. Natomiast to zadanie kosztuje nas 547 tysięcy, ale dlatego tak drogie, że jest to pod konserwatorem zabytków i wszelkie sprawy były konsultowane i uzgadniały z konserwatorem. W większości są to prace wykonane z materiału drewnianego, czy to stropy, czy podłogi, czy zapraszam do zwiedzenia, zobaczenia, naprawdę przepiękna świetlica, tak nazwana, to nazwali to mieszkańcy, panie z koła gospodyń i mieszkańcy Kożuchówki Złoty Spichlerz, ale faktycznie on jest złoty, bo wejście same do spichlerza tak miło wita, a jest to wiadomo w drzewie, to widać, że naprawdę jest wspaniały. Były tutaj podziękowania od młodzieży, a zarazem życzenia, żeby wybudować boisko, żeby wybudować plac zabaw. Jest to realne, bo właśnie w chwili obecnej w taki sposób możemy odciągnąć dzieci, młodzież od komputera, od innych jeszcze innych takich spraw, które są niepopularne, a żeby wzięli się za sport, żeby wzięli się powiedzmy za zabawę z młodszym dziećmi swoimi, przyszli na spacer. Jest to miejsce szczególne, atrakcyjne. Jest to zespół dworsko-parkowy w Anielinie, gdzie w chwili obecnej w dawnej szkole wyremontowaliśmy budynek, przeznaczając na bazie tego budynku utworzyliśmy środowiskowy dom samopomocy, który funkcjonuje dla osób niepełnosprawnych, jak również w przyszłych rozdaniu, powiedzmy naborze 2014-2020 w programowaniu chcemy rozpocząć modernizację starej części szkoły na dom pomocy społecznej, jak również chcemy zagospodarować ten park, ale oprócz tego jest przepiękne oczko wodne, które służyło na wypoczynek, na rekreację, czy to w tym miejscu, czy to dla mieszkańców, czy dla przyjezdnych. Dlatego ten budynek, to miejsce, ten spichlerz jest szczególne w naszej gminie. Zacisze takie, spokój. I naprawdę tu niesamowita radość dzisiaj była pań z koła gospodyń, mieszkańców, jak również radnej sołtysa, z tego względu, że coś nie spodziewali się, nie wierzyli, że takie coś mogą dzisiaj otrzymać. A otrzymali i niech służy im.
naszej gminy 14 kół gospodyń. I panie z kół gospodyń wymieniają się, pomagają. To upiek, to smaczne, to smaczne. A to my koło gospodyń, proszę panią. Koło gospodyń. Wola Okrzejska. My z Okrzeja, tak? Okrzeja, Wola Okrzejska, Jukówka, Radorysz, Cisownik, Zimna Woda. Jeszcze jakie to koła? Drożdżak. Drożdżak. 14 kół. Chyba wszystkie? Na pewno nie wszystkie. Nie wiem, czy wszystkie. Nie wszystkie. Wie każdy pani? Po trochę przyczynił się do... Każdy po trochę się przyczynił. Remontujemy jeszcze 3 świetlice w tym roku w Budkach, Feliksinie i Teodorowie, i jeżeli ich wyremontujemy, to nasze społeczeństwo gminy Krzywda będzie miało miejsca i możliwe spotkań w każdej prawie miejscowości, no tam za wyjątkiem Huta, ale na przyszły rok chcemy rozpocząć budowę centrum kulturalnego z dwoma oddziałami przedszkolnymi i też to już takie na większe troszkę skalę. Dlatego powiem, że mieszkańcy są zadowoleni, że takowe spotkania się organizuje, że takowe świetlice się otwiera, bo jednak brakuje w naszym środowisku wiejskim takich spotkań, tej tradycji. Serwujemy grochóweczkę, bigosik, cieplutki, grochóweczka pikantna, cieplutka, bardzo smaczna, jest i niepikantna. Jak pani sobie życzy, do wyboru smalcyk swojski, kiełbaska, wędlinka, wszystko co pani sobie życzy, nie ma problemu. Chlebek pieczony w piecu dzisiaj w nocy, no wędlinka jaka tylko pani, ogóreczek, no wszystko, piwko, wszyściutko. Najlepszy polski chlebek, naprawdę zapraszamy, smacznego życzymy i zapraszamy wszystkich gości.